Cześć kochani, dzisiaj zaczynam od nagrywania daily vloga i wstałam, idę do łazienki, a tutaj taki widok. Lila, co ty robisz? Niunia jak co rano zajmuje się swoją karuzelą, a ja w tym czasie idę się pomalować, zrobić śniadanko i co? I pewnie później będę ją karmiła i Niunia pójdzie spać. Śniadanie zrobione. Ja pomalowana, ale jeszcze nie ubrana. Piję właśnie herbatkę, będę jadła śniadanie i zobaczcie, co pysznego mam na deser. A na deser mam pysznego ślimaczka cynamonowego. Kto uwielbia? To pyszna jest. Pycha. Oczywiście ja jem, a mój sęp musi być przy mnie. Cała Lila. Cała Lila, tak Lili? Cześć. Cześć, miejuszku. Cześć. Wstydzasz się? Wstydzasz się aparatu? No co ty? No co ty? Cześć. Cześć, Wiki. A gu-gu-gu? Tak? Chcesz porozmawiać trochę? No powiedz coś. Poopowiadaj coś. Gu-gu-gu? A? Tak? A co tam? Co słychać u ciebie? A co słychać u ciebie? Okej, Wiki chyba jest troszeczkę głodna już, więc lecę ją karmić. I odezwę się do Was później. 1-0 dla mnie. A jeśli w tle było słychać chrapanie, to wiedzcie, że to Lilka. To nie Wiktoria. Dobra, ja się zabieram za mycie naczyń i ogarnianie w pokoju, bo o 11 przyjedzie moja mama i jadę do niej. Już się ubrałam, pomalowałam, zjadłam, jak widzieliście. I teraz tak naprawdę nie wiem, co będę robiła. Czekam, aż Niunia wstanie, a to może trochę potrwać. Więc może pooglądam jakieś prezenty świąteczne, bo muszę kupić prezent na Mikołaja dla 1,5-rocznego dziecka, dziewczynki i dla 3,5-letniego chłopca. Także jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie mi w komentarzach. Ja bardzo chętnie z nich skorzystam. A dzisiaj po pracy Daniela, on kończy 15.15, więc zanim wrócił, myje się i wszystko, to będzie około godziny 16. Wybieramy się na małe zakupy, bo jest Black Friday. I mam nadzieję, że skorzystam z jakiejś promocji. Ja może pooglądam coś dla siebie, może pooglądam jakieś rzeczy już pod choinkę i na Mikołaja. Powiem Wam, że wczoraj mi przyszedł prezent dla Daniela na Mikołajki i pod choinkę, także super. Mam już to z głowy. Jeszcze muszę kupić prezent Niuni na Mikołaja, ale nie mam pojęcia co, no bo tak naprawdę wszystko ma jakieś takie interaktywne zabawki, też ma. Już na wyrost czekają na nią tak naprawdę. Także nie bardzo wiem co. Myślę, że kupię jej coś do ubranka. Jeszcze się tak zastanawiam, gdzie my w tym roku przyczepimy swoje skarpety świąteczne. W tamtym roku były nad telewizorem, bo mieliśmy taką półkę. Nie wiem, czy oglądaliście w tamtym roku Vlogmas. A w tym roku po prostu nie mam pojęcia, bo zmieniliśmy meble i nie wiem, gdzie ja to mogę przyczepić, także muszę się zastanowić, bo Niuni to myślę, że przyczepię tam, gdzie wisi ten taki różowy, taka różowa zabawka, różowy ptaszek. To tam chyba będzie wisiała skarpetka Niuni, a nasze skarpety świąteczne nie mam pojęcia. Czy wy to widzicie? Za równy tydzień, równy, równiutki tydzień jest 1 grudnia, co oznacza pierwszy dzień Vlogmas. I przyznać się, kto widział moją małą księżniczkę, małą Mikołajkę na Instagramie i jej pierwszą bombeczkę. Zobaczcie, jakie piękne body znalazłam na stronie H&M-u i naprawdę tak mi się podobają, ale jest rozmiar 62, największy, także niestety ich nie zamówię, bo potrzebuję 68. Naprawdę są piękne. Dobra, a ja powoli zaczynam się zbierać i pakować i za jakąś godzinkę będę jechała do mamy. My właśnie przyjechaliśmy do mojej mamy i była sąsiadka u mnie i zobaczcie, co pięknego kupiła Wiktorii. Takie słodkie skarpetki, jedne takie miętowe z różowymi chyba króliczkami, jakimiś zajączkami, a drugie takie cieplutkie, świąteczne z pingwinkami, no po prostu ekstra. A do tego body, takie różowe, jasne z kotkiem, z napisem Hello,
a drugie z bałwankiem. Takie ciemno-różowe, naprawdę super. Kochani, długo się do Was nie odzywałam, ale byliśmy na zakupach z Danielem, jak wrócił z pracy i musieliśmy kupić jakieś prezenty na Mikołaja. I tak wszystkiego nie kupiliśmy oczywiście. Dodatkowo byliśmy na takich zakupach dla siebie, żeby coś kupić, ale powiem Wam, że to, co mi się podobało, to było niepraktyczne. Ja potrzebuję czegoś praktycznego do karmienia, rozpinanego najlepiej, także kupiłam tylko spódniczkę, Daniel bluzę i tak. I prezent dla jednego czterolatka, tego co Wam mówiłam, dla półtorej rocznej dziewczynki. Nie wiem, co mam kupić, więc liczę na Was. I co? I pokażę Wam, jaki fajny prezent dostała Wiktoria od osób z mojej i z Daniela pracy. Także już Wam pokazuję. Także Wiki ma dzień prezentów. Tutaj Lilka jakiegoś szału dostała, jak możecie zobaczyć, także nie zwracajcie uwagi. I już Wam pokazuję, co jest w środku. A w środku był taki misio. Na pewno go kojarzycie z reklam chociażby. On tutaj ma różne takie przyciski. I tutaj jest na przykład nauka alfabetu. Na brzuszek się naciska. O. Także taki misio, bardzo fajny. Myślę, że jak Wiki będzie trochę większa, to na pewno będzie się nim fajnie bawiła. A drugą rzeczą to jest taka grzechotka, taka sówka, zabaweczka. Także dostała jeszcze taką właśnie sówkę. A my na razie pierwszy prezent, jaki kupiliśmy jej na Mikołaja, to są takie zwykłe body, bo powiem Wam, że dostanie od mojej mamy takie fajne kolorowe spodenki, czerwone i właśnie w różne wzorki, drugie, chyba granatowe. Także stwierdziłam, że musi mieć takie zwykłe, najzwyklejsze body i kupiliśmy jej coś takiego. A jak już Wam tak pokazuję rzeczy, to pokażę Wam jeszcze, jaką sobie spódniczkę kupiłam, chociaż to jest taka najzwyklejsza spódniczka. Za bardzo mam ją pokazać, ale ona jest taka szara, taka ciemna, na gumeczce, obcisła, taka zwykła. Powiem Wam, że nawet jej nie mierzyłam, mam nadzieję, że nie będzie za duża. Wzięłam eseczkę, także mam nadzieję, że będzie ok. I zapłaciłam za nią jakieś 32 zł chyba w promocji, także tak. Idę myć Wiktorię, będę ją karmiła i usypiała, bo już jest troszkę po 19, także kończę tego vloga i widzimy się, myślę, że już we vlogmasie, bo nie zamierzam w międzyczasie nic nagrywać, także widzimy się 1 grudnia. Pa, pa!